tu pan nam rzeczy wiedzieć? Miejsce parkowania aktualnie jest tylko na parkingach, tak aktualnie. Jeśli pan nie będzie parkował na parkingu, za złe parkowanie. Pana aktualnie nie ma tym, aktualnie pasów. Wie pan o tym? Dlaczego? Dlatego warto się popatrzeć w prawo, w lewo, w lewo, w prawo, żeby przejść przez, żeby pana właśnie nie potrącił. No tak, tak, tak. Nigdy do samej ściany nie parkujemy do samej ściany, tak? Zawsze zrobimy odstęp. Może pan parkować tyłem albo przodem do parkingu, jak panu wygodnie. Krawężnik aktualnie na krawężniku, tylko aktualnie nie powiem, włączy światło awaryjne, jeśli pana aktualnie chce tak zaparkować na krawężniku, to proszę włączyć światło awaryjne. I nie może to trwać nie dłużej niż 10 minut, tak? Niech pan razu włącza, jak pan będzie samochodem aktualnie niech jak pan będzie aktualnie samochodem na poboczu, to niech pan włącza aktualnie światło awaryjne. Jeśli nie byli światło awaryjnych, my tam podejdziemy do pana, sprawdzimy dlaczego pan tam zaparkował. Nie ma pan włączonych świateł. Kogo to jest, kurde? Właśnie nie wiem, muszę wyjebać części. O kurde, dobra. Pana autko? O, dobra. Po co panu dwie parę okularów? A, to w porządku. Panie, ukradł pan mi zegarek. To jest mój zegarek, panie. Panie, ale... Po co panu dwie parę okularów? Zegarek. Policjantowi, kumpel? Gościu, ty mi grozisz? Proszę nie blokować. Gościu, ty mi grozisz? Proszę jechać. Ale właśnie mi zagroziłeś. Nie, przeszkadza mi to, że ukradłeś mi mój zegarek. Tata. Pan, proszę pana. Pana, dlaczego nie ma świateł awaryjnych włączonych? Pan włączony świateł awaryjnych? Panie, Jak zaparkowałem świateł awaryjnych, co to ma być? Widzi pan, jak zaparkowałem na poboczu, widzi pan? Oni właśnie, proszę pana, pani Milan, aktualnie, on mówi prawdę, on się na to będzie policji, pan Kraśnik pytał się nas wszystkiego, z ruchu drogowego pytał się, prawda, mówi prawdę. Gościu, nie umiesz bawić w armię, nie umiesz pożartować troszeczkę? Gościu, no... Bać to i naprawię. Pogadamy. Bo ktoś, no, policjny samochód jest to takie wgłębienie, patrz. No, nie denerwuj mnie lepiej, bo się... Stukaj młotkiem, wyklep. Nie, ja cenę na razie wystawiam, a potem wiesz. Pierwsze cena. Milan, pierwsze cena, a potem możemy zrobić. Ale z Ferrari, kurde, bawi się nie umie.